przyjaciele. Jest taki okres, kiedy zamykają Jana Chrzciciela do więzienia. I on wysyła do Jezusa uczniów swoich. Każe im się zapytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. A Jezus daje im odpowiedź. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i co widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jezus. Jezus, który jest postacią najbardziej klarowną dla mnie ze wszystkich postaci, jakie w ogóle znam. Czytacie o nim w Ewangeliach, to widzicie, że on nigdy niczego nie zapętla. Nigdy niczego w żaden sposób nie mówi na poziomie jakiegoś podwójnego dna gdzieś. On mówi jasno. Idźcie i powiedzcie, co wy tutaj zobaczyliście. Bo samo powiedzenie, ja jestem Mesjaszem, nic nie znasz. Często ludzie mnie pytają, dlaczego ty uważasz, że ty jesteś apostołem. Ja mówię, uważam tak dlatego, bo o tym świadczą moje czyny. I tyle. Jeżeli prześledzisz moją historię, którą skrzętnie podaję do mediów przez lata, to zorientujesz się, tak, kim ja jestem. W ogóle zobaczysz sobie to. Nie będę ci tłumaczył. Często mnie pytają, ja odpowiadam ludziom w głupi sposób, dlatego że ludzie mnie pytają o bzdury. No. Pytają, a kto cię ordynował, czy jakieś tam rzeczy. Mówią mi jakimiś tam bzdurami, które mnie pytają. Też, nie wiem, czy Heniek z poczty, czy ktokolwiek inny. Wiesz, nie ma sensu inaczej mówić do ludzi, którzy i tak nie chcą znać odpowiedzi prawdziwej. Bo prawdziwą odpowiedź można zobaczyć. Jak życie można zobaczyć. Rozumiecie? Życie się ogląda. Jak wybacz na moje życie, zobaczysz życie mocy. Jezus to jest widzialna postać. W momencie przyjęcia Jezusa do naszego życia, my musimy sobie w ogóle bardzo mocno zdać z tego sprawę. My przyjęliśmy właśnie takiego Jezusa. Jezusa, który jest widzialny, którego można sobie obejrzeć. Jezusa mocy. To jest Jezus mocy. To nie jest Jezus niemocy. Jest Jezus mocy. Ten Jezus mówi tam, błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy, czyli błogosławiony ten, który to, co będzie widział we mnie, tak, to przyjmie w sposób absolutnie pewny i ostateczny. Powie, to o to tu chodzi. To o to tu chodzi. I teraz oni sobie dalej rozmawiają z Jezusem, Jezus im tłumaczy różne rzeczy i mówi w 11 wersecie 11 rozdziału Ewangelii Jana taki tekst. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. I słuchajcie teraz. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Sami to ludzi mówiłem. Jak uważasz, czy Jan Chrzciciel był człowiekiem, który mógł być inspiracją, mówią tak, jak najbardziej. Ja mówię, bo teraz wyobraź sobie, że jesteś lepszy niż on. Większy. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek to człowiek, który jest większy niż Jan Chrzciciel. Odważniejszy, silniejszy, potrafiący więcej poświęcić. Rozumiecie? Bardziej zdecydowany, bardziej oddany.
Rozumiecie? Każdy z was jest większy. Dlaczego każdy z was jest większy? Bo w każdym z was mieszka ten Jezus, który mówi do uczniów Jana, po prostu się przyjrzyjcie, jaki ja jestem. Potem w Ewangelii Jana mamy takie opisy, bardzo ciekawe opisy. Jezus mówi tak. W 12 wersecie 14 rozdziału Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad tym czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Posłuchaj. W momencie przyjęcia Jezusa ty przyjąłeś absolutnie cały potencjał, który jest w nim. Czy wy w ogóle wiecie, jak mało chrześcijan w to wierzy? Dlaczego tak jest? Dlatego, że chrześcijanie skoncentrowani są na tym, czego doświadczali w poprzednim życiu i czego doświadczali podczas ponoszenia porażek w życiu chrześcijańskim. Chrześcijanie są zazwyczaj skoncentrowani na tym, co ich otacza, na codzienności, na prozie życia, na swoich emocjach, na chceniach grzechu. Na tym są skoncentrowani chrześcijanie. Tylko musicie zrozumieć bardzo ważną kwestię. Jezus, on mówi rzeczy jasno i klarownie. On nie ma tak zwanego wyjaśnienia do tych rzeczy. On mówi prostą rzecz. Przyjąłeś mnie, człowieku, mieszkam w tobie. Tak, Panie, przyjąłem Cię, mieszkasz we mnie, więc jesteś taki sam jak ja. Możesz osiągnąć to samo, co ja, a powiem Ci, że możesz osiągnąć więcej. To jest ciekawa dopiero historia. A on o sobie w Ewangelii Mateusza mówi, moje życie jest widoczne przez to, że głusi odzyskują słuch, ślepi wzrok, skrzeszani są z umarłych, z martwych umarli, głoszona jest Ewangelia, idę do przodu jak przecinak, zwyciężam każdego dnia i diabeł nie jest w stanie mi nic zrobić. I on mówi, a potem mówi tak, kto uwierzy we mnie, tak? Kto uwierzy we mnie, ten będzie dokonywał takich czynów jak ja. Będzie taki jak ja. Taki jak ja. Będzie mu tak samo prosto zrobić te rzeczy. Apeluję do tych z was, którzy walczycie dzisiaj z różnego rodzaju opresjami i grzechami życiowymi. Dlaczego ty z tym walczysz? Powiem ci dlaczego. Bo ty w ogóle uznałeś, że to jest naprawdę poważna sprawa w twoim życiu. Bo ty sobie zrobiłeś takie coś w głowie, że to coś, co ty przeżywasz, to jest największa rzecz w twoim życiu. Bo ty myślisz, że to jest twoje życie. Ale to nie jest tak. Kiedy ty byś był skupiony na Chrystusie, który jest w tobie, to te rzeczy zaczęłyby blednąć. Tylko na tym Chrystusie się trzeba trochę poskupiać. Trochę się na Niego poprzyglądać. Niektórzy się przyglądają chwilę i myślą, że to jest wystarczająca sprawa. O! Chwilę się na Nim skupię. Nie można się skupić chwilę. Czy były sytuacje w moim życiu, jak siedziałem w więzieniu, już po nawróceniu, za stare rzeczy sprzed nawrócenia jeszcze, siedziałem ponad 3 lata w więzieniu. I modliłem się i mówiłem, Panie, bardzo chcę mieć takie okresy czasu w tym więzieniu, że będę siedział sam, bo chcę mieć czas modlitwy. I zamykano mnie co jakiś czas do celi, gdzie siedziałem sam. I pamiętam, jak dzisiaj, jak siedziałem sobie w takiej celi i modliłem się. Ja sobie tam w ogóle stworzyłem pewną formułę modlitewną. Ja się nauczyłem skupiać na Bogu. Wiecie, nauczyłem się na Nim skupiać. Ja zrozumiałem, że jeżeli ja się będę ustawicznie skupiał na Bogu, na prawdach, które są, bo wiecie, co znaczy skupiać się na Bogu? To nie jest myślenie o słowie Jezus i powtarzanie Go sobie w myślach, bo to nie o to chodzi, skupianie się na Bogu. Ponieważ Jezus to jest system prawd. Jezus to są Jego poglądy, Jego koncepcje. Rozumiecie, o co chodzi?
jak Jezus na przykład o czymś mówi w Piśmie Świętym, to to jest jego koncepcja, a jego koncepcja to on. Bo Bóg i jego słowo to jest jedno. Wiecie o tym? Że Bóg i jego słowo to jedno. Na początku było słowo, a Bogiem było słowo. Teraz, jeżeli Jezus ma jakąś koncepcję, ja na przykład ustawicznie skupiam się na tej koncepcji, to wiecie, co się w ogóle wydarza? Ta koncepcja staje się moją koncepcją. Zaczynam myśleć jego myślami. To tu jest napisane, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Chrześcijanie wyznają, że są myśli Chrystusowej, przelatują im filmy pornograficzne przez głowę i natychmiast to ich wybija z rytmu. I mówią, o co kama? Jestem myśli Chrystusowej, czy nie jestem? Jakie ja jestem w ogóle myśli? Co ze mną w ogóle jest, tak? Ale kiedy się długo skupiamy na czymś, w ogóle Jan siedzi w więzieniu i Jezus to w ogóle go zachęca do tego, żeby on się poskupiał trochę na tym, o czym powiedział mu jego uczniowie. Oni przyszli mu informację jakoś. Mówi, Jan, poskupiaj się na tym. Pomyśl o tym. Posiedź na tym temacie. Nie zgorsz się tym. Nie wycofaj się z tego zjawiska. Ja zrozumiałem, że we mnie mieszka Chrystus. I ten Chrystus to jest ten sam, który jest informacją, że to jest postać pełna mocy, siły, zdecydowania i zwycięstwa. Ja się skupiłem na takim Bogu. I wiecie, co się zaczęło dziać? Moje życie zaczęło być takie samo, jak ten Bóg, na którym się zacząłem skupiać. Takie same, nie inne. Jezus mówi tak, i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. I oryginał tutaj mówi tak, czegokolwiek żądacie jako swojego prawa. Czyli prawdą jest to, że jeżeli ty skupiasz się na Bogu, tak, to ty wchodzisz w miejsce Boga samego. Czegokolwiek żądacie jako swojego prawa. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że ja dzisiaj żądam swoich praw. Ja naprawdę czuję się jak Bóg. Ja się naprawdę tak czuję. Ja się nie czuję jak człowiek. Ja się budzę. Ja się czuję jak Jezus. Ja naprawdę tak o sobie myślę. To jest szaleństwo dla niektórych ludzi, ale to jest fakt. I teraz co ja robię? Ja żądam dla siebie określonego funkcjonowania życia. Ja żądam tego dla siebie. Rozumiesz, o co chodzi? Świat jest kontrolowany przez diabła i demoniczne siły. Ale jako Bóg jesteś w stanie, tak, zażądać, aby te siły, które są przegrane, które tak naprawdę służą Tobie, są pod Twoimi nogami, one wycofywały się z tych przestrzeni życia, które Ty chcesz sobie zająć. Krótko powiedziawszy, ziemia i tak idzie do utylizacji, i tak idzie do utylizacji. Więc tak naprawdę Bóg nie zajmuje się tym, żeby tą ziemię ulepszyć. Wbrew obiegowej opinii. Bo niektórzy to myślą, że Bóg ziemię ulepsza. Bóg nie ulepsza ziemi, przyjaciele. To niestety jest taka przykra sprawa. W innym wypadku by nie było II wojny światowej, by nie było Hitlera, Kaddafiego, nie byłoby, proszę Ciebie, tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Dlaczego by nie było? No bo Bóg by to wszystko elegancko ogarnął, ale Bóg nie ogarnia ziemi. Tak samo jak Ty nie ogarniasz śmietnika, tylko śmietnik należy potem co? Po prostu oczyścić. Ziemia to jeden wielki śmietnik, który zostanie zutylizowany, dziękuję uprzejmie. Rozumiesz? I to jest w ogóle Biblia, Twoja stara Biblia, która o tym mówi, tak? Ale my na tej ziemi, żyjąc sobie teraz, kiedy wchodzimy w mentalność Jezusa, to jesteśmy w stanie zażądać czegokolwiek chcemy do swojego życia. Chcę żyć w czystości. Chcę żyć poza systemem grzechu. Chcę mieć szczęśliwe małżeństwo. Ja chcę wychować dzieci prawidłowo. Ja chcę funkcjonować w zaopatrzeniu finansowym, nie w jakiejś nędzy życiowej. Ja chcę być szczęśliwy. Mam do tego prawo? Mam. Mam prawo zażądać wszystkiego, czego tylko sobie zażyczę. Kiedy? Kiedy będę skupiony na tym Bogu. Jezus mówi dalej,
I prosić będę Ojca, a dawał innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Nie zostawię was sierotami, on mówi. Duch Święty został ci dany. Masz Ducha Świętego. Jesteś człowiekiem, który ma Ducha Świętego. Wiesz, co to znaczy, że ty masz Ducha Świętego? Ty nie potrzebujesz w swoim życiu niczego więcej. Ja kiedy wstaję rano, klękam na kolana i mówię, Panie Boże, dziękuję ci za dzisiejsze prowadzenie. Idę w ten dzisiejszy dzień jako absolutny zwycięzca. Idę w ten dzień jako Chrystus. Sięgam po sukces. Rozumiesz? Sięgam po sukces. Podam wam parę przykładów bardzo prostych rzeczy życiowych. Powiem wam, jak z pornografii wychodziłem. Na przykład. Miotałem się. Miotałem się. Siedzę w pornografii, jestem wierzący człowiek, miotam się. Miotam się, krzyczę, wołam, gromię. Wszystko robię. Wszystko to robi porządny charyzmatyk, aby nie siedzieć w pornografii. Przemawiam do myśli, przemawiam do komputera, do wszystkiego przemawiam. Oczywiście polegam. Tak? Jak każdy porządny charyzmatyk. No prawie każdy. A więc włączam sobie film pornograficzny i patrz na ten film. I przypominam sobie prostą rzecz, że Duch Święty mieszka we mnie. I mówię tak, no i co? Duchu Święty, proszę bardzo. I on mówi do mnie. Możesz się modlić jak chcesz. Nie powiedział do mnie, wyłącz ten internet. Powiedział do mnie, jak chcesz, ty się możesz modlić. Więc oglądam film pornograficzny i się modlę w innych językach. Możesz mnie uwielbiać, jak chcesz. Dobrze. Oglądam film pornograficzny i śpiewam pochwalne pieśni. Rozumiecie? W pewnym momencie, wiecie co zauważam? Że posiadam jakąś przedziwną siłę, która umożliwia mi wyjście z internetu bez analizowania się. Co to jest? Co to jest? To jest Duch Święty. Duchowi Świętemu w ogóle nie przeszkadza grzech człowieka. Udowodnię to. Udowodnię wam to z pisma. Księga Hioba, najstarsza księga Biblii, 35 rozdział. Wypowiedź niejakiego Elihu, który nie jest krytykowany przez Boga jak poprzedni trzech przyjaciół Hioba. Jest to czwarty przedziwny przyjaciel, czy też nawet niekoniecznie przyjaciel, jakaś dziwna postać. Elihu się nazywa. Jak wiecie, słowo Eli oznacza Bóg. Nie wiem, kim jest ten Elihu, ale ma tam swoją wypowiedź. I wypowiedź ta brzmi w ten sposób. Mówi do Hioba. Jeżeli grzeszysz, co przez to uzrobisz? A jeśli jest wiele twoich występków, czy mu zaszkodzisz? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje on z twoich rąk? Pamiętajmy, to jest tysiące lat przed przyjściem Jezusa. Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty. A twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Boga nie dotyka grzech. Powiedzieć ci więcej. Boga nie interesuje grzech człowieka wierzącego. A wiesz dlaczego? Bo człowiek wierzący
został uratowany od swoich wszystkich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Jedyną rzeczą, którą możesz mieć w plecy, jeżeli chodzi o to, że będziesz grzeszył tu na ziemi, to jest to, że korony nie dostaniesz, czyli nagrody w niebie. I tyle. Nie zarobisz. Na grzeszeniu się nie zarobi. Ale się co? Nie straci. Duch Święty nie miał żadnego problemu z tym, że ja siedziałem w pornografii. To ja miałem problem, że ja siedziałem w pornografii, a nie Duch Święty. Ani go to nie raniło, ani go to nie przeszkadzało. On bez żadnej żenady powiedział do mnie, możesz się modlić w innych językach, jak chcesz w ogóle wielbić mnie, to jest żaden kłopot dla mnie. Tutaj przy tym możesz. W kościołach mogłyby być całe telebimy z pornografią. Rozumiecie? I Duchowi Świętemu w ogóle by nie przeszkadzało to, że tam jest pornografia. W ogóle. Wiecie czemu? Bo Duch Święty to nie jest człowiek. Rozumiecie? Grzech dotyczy człowieka, a nie Boga. Sorry. Temat grzechu jest załatwiony w Chrystusie Jezusie. Dziękuję uprzejmie. To nie jest w ogóle żaden problem. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Duch Święty, który jest w tobie, jest tak potężną mocą do twojego życia, że ty nie potrzebujesz niczego poza tym. Ty jesteś w stanie, skupiając się na Bogu, rozwalić każdą patologię w swoim życiu i rozbudować swoje życie do niesamowitych wymiarów. Możesz osiągnąć wszystko, co zechcesz. Wszystko, co zechcesz. Jeżeli będziesz się na Nim skupiał. Jeżeli uznasz, że On jest najwyższym wymiarem zarówno tego, co się otrzymuje, jak i tego, co można zrobić. To On, Duch Święty. Jezus powiedział, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego. Kto cię nauczy wszystkiego? Duch Święty. Czego cię nauczy? Wszystkiego. Teraz sobie wyobraź jakąkolwiek dziedzinę życia, jakąkolwiek chcesz. Czego byś się chciał nauczyć? Co byś chciał osiągnąć? Kto cię tego nauczy? Duch Święty. Nie potrafisz być dobrą żoną, dobrą matką, dobrym ojcem, dobrym mężem. Nie potrafisz być uczciwym człowiekiem. Nie potrafisz być moralnym człowiekiem. Nie potrafisz, nie ma kłopotu. Zacznij się skupiać na nim. Co on zrobi? On cię nauczy. I przypomni ci, to ci przypomni wszystko, co powiedział Jezus. A to, co powiedział Jezus, to są formuły Boże, to są obietnice, to są słowa mocy. Nazywany też jest Duchem Prawdy, a więc zawsze będzie wprowadzał cię we wszelką prawdę. Wystarczy, że nie będziesz się bał prawdy. Wiecie, to jest na przykład kolejny wielki problem chrześcijan. Dlaczego się nie skupiają na Duchu Świętym? Bo boją się prawdy. Ludzie nie rozumieją, że Duch Święty powie ci prawdę. Często ludzie do mnie mówią takie bzdury, mówią, Duch Święty mi powiedział. Ja mówię, ty chyba jesteś w ogóle głupi, w ogóle całkiem. Duch Święty ci taką rzecz powiedział? Taką rzecz ci powiedział Duch Święty. Taką rzecz. Taką rzecz, rozumiesz, to ci może powiedzieć zafiksowany czpun. Bo to jest głupota. Głupota. To nie jest prawda. To nieprawda. To nieprawda. Bo jak Jezus coś powiedział wcześniej, Jezus powiedział tak, kto nie ma w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, nie może iść za mną. A potem człowiek do niej przychodzi, a mi Duch Święty powiedział, żebym się zajął ciocią. Dlatego ja tutaj się nie zaangażowałem w Kościół, bo ja miałem się ciocią zająć. Jak ktoś tak powiedział, to? Jaki duch? Jaki duch? Powiedz, jaki duch? Jak on miał na imię ten duch? Święty? To nie był Duch Święty. Czemu to nie był Duch Święty? Bo Duch Święty przypomina wszystko, co powiedział Jezus, a Jezus powiedział kiedyś, żeby olać ciocię. Tak? Jeśli kto nie ma w nienawiści cioci, nie może być uczniem moim. Powiedział Jezus. I ten Duch Święty potem przypomni ci to, rozumiesz, kiedy wejdziesz w sytuację, kiedy twoja ciocia staje w opozycji do królestwa. To Duch Święty przypomni ci słowa Jezusa. A nie powie ci, zajmij się ciocią. Bo to nie będzie Duch Święty, to będzie jakiś duch. Jakiś duch to będzie.
ale nie święty. Duchy się dzielą na dwie kategorie. Jeden jest święty, a reszta są nieświęte. Tych nieświętych jest bardzo dużo. Ten święty jest ja. Takie są kategorie podziału duchów. Rozumiecie? I ten święty uświęca te duchy, które zaufały Jezusowi. A cała reszta plejad są nieświęte wszystko rzeczy. Chrześcijanie boją się, prawda? A, to się, jak ja zaufam, to się będę musiała rozejść z tym mężem. Ja mówię, no będziesz się może musiała rozejść z tym mężem, że ten mąż cię blokuje przed życiem w ogóle, przed rozwojem. Ty idziesz do kościoła, a on cię mówi, nie chodź do kościoła, bo ja jestem niewierzący, potem będziesz chodziła do kościoła. Rozumiesz, o co chodzi? No po to, że jestem wierząca. To ja od ciebie odejdę. To idź. Na twoje miejsce przyjdzie lepszy, fajniejszy, przystojniejszy i bogatszy. Będzie mnie bardziej kochał. Prosta konstrukcja cepa. Bo tak działa Chrystus. Tak Chrystus działa. Rozumiecie, ludzie, o co tu chodzi? O to tu chodzi. Chcę, żebyście zobaczyli, kogo macie w sobie. Jaka to jest potężna postać. I on mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. W wyniku czego ten pokój? W wyniku tego, że wy się nauczycie tego, że Duch Święty jest w was i zaczniecie się na nim skupiać i żyć z nim. Ja się pytam Boga. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia o różnych rzeczach. To są prozaiczne sprawy. Kiedyś Duch Święty mi powiedział tak. Traktuj odpoczynek tak jak służbę. Ponieważ zasuwacie na 1000% wydajności i macie odpoczywać jak należy. No więc ja się modlę odpoczynek. Mieliśmy wyjechać za granicę w tym roku, ale mówię tak. Wyjedziemy za granicę. No żeby tam wyjechać normalnie w Boże, to trzeba tam pojechać samochodem, bo chcemy się poruszać. A nie samolotem. Nie chcę mi się w ogóle, dużo mam zachodu z tym wszystkim. Rozumiecie? Dwa dni tam będę jechał, dwa dni będę wracał. Mówię, kurde, mówię. Dobrze, jadę do Polski. Mówię, dobrze, dobrze. Ale tak myślę, takie wszystkie przeciwne rzeczy, wiecie? Bo Polska to, bo Polska tamto, mówię. To pogoda, to tamto. Wreszcie mówię, no ale to teraz znaleźć dobre miejsce. Nie chcę znowu też być w miejscu, w którym ja nie wypocznę dobrze. I tak mówię, no przynoszę to Bogu, wiesz, i wtedy będzie się myślał, zaraz, czego ja się miotam. Czego ja mam Ducha Świętego? Czego ja się miotam? Dobrze, mówię, Duchu Święty, to ja załatwiam tą sprawę w ten sposób, że ja Ci wierzę o te wakacje teraz. Wierzę Ci. I chodzę sobie, tam sobie tu poszukam, tam poszukam, bo to jest taka fajna rzecz, wiesz, bo ludzie niektórzy myślą, że Duch Święty to mówi do nas w ten sposób, że tak sobie chodzimy, nic nie robimy ze swoim umysłem i nagle coś tam nam przyjdzie do tej głowiny. To tak nie jest w ogóle. To jest w ogóle kwestia tego, że my, jeżeli chodzimy zacząć, to zbieramy materiał. Czasem on tam przyjdzie, tak zupełnie z niczego, ale zazwyczaj to jest zbieramy materiał. Bo to jest to pytanie Chrystusowe, co macie? Dwa chleby, pięć chlebów, dwie ryby. Zawsze Jezus patrzy, co tam masz. No to chodzę, siedzę w internecie, szukam tych czasów sobie, nic mi się tam nie składa, wszędzie nie tak, ale co? Zaufałem Duchowi Świętemu, przyniosłem mu sprawę, okej. I któregoś dnia czytam sobie nazwę miejscowości i ona mi zapada w głowę. Chodzę w ogóle, została mi w głowie ta miejscowość. Ale mówię, no dobrze. Patrz, jaki to człowiek głupi. Mówię, to jeszcze poszukam gdzieś tam. A ta miejscowość mi siedzi w głowie. Pierwszy raz tą miejscowość tam słyszałem. A mi siedzi w głowie, siedzi. Po tygodniu, już tam dwóch tygodniach mniej więcej siedzenia tej rzeczy mi w głowie. Mówię, dobrze. Mówię, Boże, przynoszę Ci temat w czasów w tej miejscowości. Wchodzę do internetu. Odnajduję najlepsze miejsce w tej miejscowości. Najlepsze miejsce, jakie jest. Potrafię. W ogóle mówię, najlepsze, jakie tam istnieje. Dzwonię tam w to miejsce. Pytam, jaka tu jest cena? A znam ceny. Wyjeżdżają mi z ceną ponad 2,5 raza niższą niż w tej jakości hotelu w innych miejscach na dworze. I ja mówię tak. Ale potrzebuję takie coś większego, wie pan, bo ja tam nie będę siedział tam w paru metrach, mówię, bo ja muszę mieć przestrzeń. A on mówi, to trudna sprawa, wie pan, ale zajrzę, zaglądam, no mam takie jedno, mówi, ale jest sytuacja taka, że mam tylko jeden w całym wielkim hotelu taki apartament i tylko jest jeden termin.
od 15 do 28 lipca. To jedyny termin, który nam odpowiada. 15 wyjazd, 28 powrót. To są, zobacz, o co chodzi z Bogiem. Od rzeczy drobnych, banalnych, po rzeczy potężne i wielkie. On jest zainteresowany najdrobniejszym paznokciem u twojej nogi. Tak? Aż po twoją służbę w Królestwie Bożym. On jest zainteresowany każdym dniem twojego małżeństwa. On jest zainteresowany każdym fragmentem twojego ciała, każdym elementem twojej duszy. On chce być kimś, kto będzie zaangażowany w te wszystkie rzeczy. Dlaczego? Bo on jest w stanie te rzeczy podnieść na najwyższą formułę jakości. I to jest napisane: o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imieniu, to uczynię, aby Ojciec uwielbiony był! Kiedy Bóg jest uwielbiony? Kiedy życie twoje ma najwyższy standard. Kiedy jesteś najlepszy, najbogatszy, najzdrowszy, najsilniejszy. Kiedy jesteś twarzą nieba. Kiedy chodzisz i mówisz: spójrzcie na mnie, tak wygląda Bóg. Tym jest Bóg zainteresowany. On pomoże ci złożyć swoje życie dla Królestwa. On pomoże ci przestać się bać, że coś stracisz. On pomoże ci w tym wszystkim. Święty Duch, on mi pomógł w tym wszystkim. Wiecie? On mi pomógł, on mi pomaga przez cały czas. On nadaje mojemu życiu kształt, smak, wymiar, wszystko. Wstaję byłem pytany, ktoś mnie pytał, czy miałeś w swoim życiu kryzys? Nigdy nie miałem w swoim życiu kryzysu. Od 2001 roku nie miałem kryzysu. Nigdy nie miałem kryzysu. Nigdy, nigdy, nie czasem, nigdy nie miałem kryzysu. Jestem pastorem, który się nie wypali. Ja się nie wypalę. Dlaczego? Dlatego, że ja bazuję na Chrystusie, który jest we mnie. Ja wam mówię dzisiaj takie proste rzeczy, ale wiecie dlaczego wam to mówię? Bo chcę was nakierować na te sprawy. Proszę was, studiujcie Chrystusa i w ogóle wierzcie, że On jest w was. Studiujcie Chrystusa w Ewangeliach, przyjrzyjcie się Jego wypowiedziom, Jego koncepcjom, Jego zdaniom i powiedz: aha, Boże, to znaczy, że to jest we mnie. Aha, fakt, nie czuję tego, w ogóle mam inne zdanie na ten temat, a gówno mnie to obchodzi. Bo ty jesteś we mnie jak wielki program. W tej chwili przyjmuję tą prawdę twoją, jako prawdę swoją. Dalej nie wiem, o co chodzi, dalej nie posiadam siły stwórczej, ale nie wiem, jak rozrobić ruch, ale uznaję, że to jest moja prawda. Jak ktoś mnie zapyta, jakie mam zdanie, to wywalę właśnie to zdanie. Właśnie takie zdanie. Wszystko będzie się we mnie mieszać. Chrześcijanie mówią: jak Duch Święty mnie nie przekona, tak, że to jest taka prawda, że to jest dla mnie. Ja mówię: ty, mówię, kretynie skończony, wszystkie prawdy Boże są dla ciebie. Wszystko, co powiedział Jezus, jest dla ciebie. Wszystkie koncepcje Jezusa są twoimi koncepcjami. Ty możesz mieć różnicę w prowadzeniu w sprawach indywidualnych, krótko powiedziawszy, czy iść do tej pracy, czy iść do tamtej pracy, czy się ożenić z tą osobą, czy się z tamtą osobą ożenić. To są bardzo indywidualne prowadzenia, ale i tych rzeczy nie odnajdziesz w głównych prawdach Bożych. Ale kiedy uwierzysz w to, że Bóg prowadzi cię w tych indywidualnych sprawach, to pójdziesz i to zrobisz. Sięgniesz po prawdziwą rzecz. Ale zasadniczo wszystko masz podane. Przyjmując zdanie Jezusa, przyjmiesz siłę Jezusa. Duch Święty jest w tobie. Duch Święty jest w tobie. Ja zmieniłem wszystko pod to. Swój język, swoje zachowania. Ktoś dzwoni do mnie i my tak: mam dziecko z autyzmem. Czy jest możliwość, że Pan okazał miłosierdzie i uzdrowił moje dziecko? Ja mówię: jak najbardziej. Ja w ogóle, wiesz, ja idę z kubą, jak najbardziej. A gdzie ty mieszkasz? A tam i tam. A przyjeźdź, mówię. Tutaj w niedzielę na Kasprzaka 24 o 10. Pan okaże miłosierdzie. Naprawdę? Ja mówię: tak, mam takie cynki od Pana. Dziecko zostanie uzdrowione. Miłosierdzie Pan okaże. Na Kasprzaka 24 o 10. Każdą niedzielę Pan okazuje miłosierdzie. Tak przyjmuje Pan. Od 10 Pan się wie.
Tak trzeba mówić do ludzi. Bo ludzie tak rozumieją. Ale o co chodzi? Ale ja jestem tego pewny! Jestem pewny tego! Ktoś dzwoni, mówi, mam demon. Ja mówię, to nie jest problem. Jestem alkoholikiem, to nie jest powód. Mówię, jeśli będziesz mnie słuchał, tak? Przestajesz być alkoholikiem. To wystarczy, ja mówię, tak jak najbardziej. Masz się mnie słuchać. Od A do Z. Wprowadzę cię w takie miejsca, że krok po kroku osiągniesz sukces. Dlaczego? Bo ja wierzę w te Boże rozwiązania, słuchajcie, one są we mnie. Ja w to wierzę. Ja wierzę w to, że chrześcijanie mogą zarabiać dużo pieniędzy, że mogą być milionerami. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że mogą mieć szczęśliwe życie. Ja wierzę, że mogą swoje życie kłaść dla Królestwa. Że mogą się nie bać oddać swoje życie, nawet fizyczne, za Królestwo Boże. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że mogą zrealizować swoje talenty, które mają w życiu. Ja wierzę, że mogą wyjść z odrzucenia. Rozumiecie? Wierzę w to. Wierzę w uzdrowienie każdej choroby. Wierzę w sukces. Wierzę, że nasze dzieci będą funkcjonowały jak należy. Ja w to wierzę. Wierzę, że przejdziemy każdą najtrudniejszą rzecz. Proszę cię. Zacznij wpatrywać się w Chrystusa, który jest w tobie. Wstawaj codziennie rano i powiedz, Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś we mnie. Ja będę teraz rozważał Twoje prawdy w moim sercu jak głupi. Ja się w ogóle jakoś tak zawężę. Weź się zawęż. Weź się zawęż do tych, w ogóle bądź taki jak muł, taki osiołek, taki w ogóle, wiesz, ktoś będzie chciał z Tobą pogadać tak inteligentnie, w ogóle stępi z Twoim prymitywizmem świętym. Wywalaj po prostu gdziekolwiek jesteś, w pracy, gdziekolwiek indziej, te prymitywizmy święte. Człowieku, ja pokażę Wam, jak to działa. Pracuję kiedyś w takiej firmie, głosiłem już mi wszystkim Jezusa, w ogóle mówię im o Jezusie, ale też głoszę cały czas prawdy. Człowiek podchodzi, wita się ze mną rano w pracy i mówi, o Artur, nie przez próg. Ja mówię, słuchaj, skończyłeś studia, jesteś inteligentnym człowiekiem. Odpowiedz mi na bardzo proste pytanie. Czy uważasz, że przywitanie się ze mną przez próg spowoduje jakąś destrukcję w twoim życiu? On tak się patrzy. No fakt, nigdy o tym nie pomyślałem. Ja mówię, no chodź, mówię, tu nic nie będzie, próg nas nie zabije. A potem mnie odwozi do domu, mówi, ty mądry człowiek jesteś, ja mówię, no bo ja Chrystusa. Też byś taki mądry jak ja, to weź też do niego przyjść. Takiego, rozumiesz, to niech się zderzy z prymitywizmem. Święty prymitywizm, ten świat, który cię otacza. Proszę was, to samo z życiu w tej wspólnoty. Ta wspólnota, to jest w ogóle przedziwna historia tutaj w tej Holandii. Ale ja wierzę, że tą wspólnotą poruszymy za karę. Miałem jakieś takie głupie wrażenie. Nie tam, że poruszymy jakiś kawałek, tylko ja wierzę, że poruszymy ten kraj. Wierzę, że spowodujecie zamieszki. Ja w to wierzę. Bo normalny przebudzeniowy kościół powoduje zamieszki. Nie tam jakieś, wiecie, fajne sprawy. Zamieszki. Rozumiecie? Wy nie jesteście Hillsong. Hillsong będzie robił fajne koncerty. Wy zrobicie zamieszki. To w ogóle, rozumiecie? To nie o to chodzi. Hillsongów tutaj mogę być 1000. I to nie spowoduje zamieszek. Ale wy możecie spowodować zamieszki. Bo Chrystus co zrobił? Spowodował co? Zamieszki. Taki dym zrobił, że do tej pory trwa. Jeden człowiek. Jeden człowiek, który dzisiaj przez swojego ducha mieszka w tobie. Przecież w tobie mieszka główny mąciciel wszechświata. Który posiada siłę, moc, zdecydowanie, którego tak, to tak, nie, to nie. Rozumiesz? Proszę, spójrz, z czym się zderzasz. Każdy element twojej osobowości może zostać naprawiony. Jesteś za bardzo chamski, on zrobi z ciebie dżentelmena. Jesteś za bardzo miękki, on zrobi z ciebie twardziela. Jesteś trochę przygłupi, on zrobi mędrca. Rozumiesz? Jesteś trochę przemądrzały, on cię wyrówna do poziomu osła, na którym jeździ. Nie przejmuj się. On wszystko zrobi, co trzeba, proszę ciebie. Mędrcy będą, proszę ciebie, tarzać się w śmiechu, proszę ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? A głupcy będą udzielali prawnych porad.
On takie rzeczy robi. Słowo Boże mówi, on usuwa królów i ustanawia królów. Wiecie, to w ogóle u niego takie rzeczy są. Tu jest napisane, że on biedaka, nędzarza podnosi do rangi króla. Z Dawidem tak zrobił. Z tym Dawidkiem. Z tym półgłówkiem, to tam osiołki pasał, tutaj koło wieczki, rozumiesz, że se robił instrumenty do gry i się tam się brzdąkał na tych polach. I o króla z niego zrobił. Dlaczego? Bo ten go rozważał. Myślał, proszę was, zróbcie te rzeczy. Tu nie trzeba muszkować, trzeba się nad nim, na nim skupić. Nie ma z kimś relacji, skup się na Jezusie. To jest Jezus. Ty jesteś moją relacją z tym człowiekiem. Kłócisz się z kimś? Nie potrafisz z kimś do porozumienia. Jezus, ty jesteś moją zgodą z tym człowiekiem. Rozumiesz? Ciągnie cię do czegoś, chcesz się nachlać, chcesz się nachlać, więc Jezus, ty jesteś moją kokainą. Wziąsi ciebie na wącha. Rozumiecie? To tak działa. Nie nawącham się kosztu. Będę się skupiał na tobie i oszaleję na twoim punkcie. On jest w tobie. Do twojej dyspozycji. On cię tak bardzo kocha, że udzielił ci siebie. Ja nie wiem, czy istnieje większa miłość. Nigdy nie będziesz musiał się wycofać. I nigdy nie pobłądzisz. A kiedy się zdarzy, że skręcisz z drogi prawidłowej, to kiedy się na nim zaczniesz skupiać, z powrotem wrócisz. Bo to jest Bóg tysiąca prób ponownych. Nigdy cię nie zostawi, nigdy cię nie opuści, nigdy nie powie, o już koniec, won! Tak nie będzie. Też dzięki temu, że się na nim będziesz skupiał, namierzysz każdego mocarza, o którym mówiła ci Agata. Rozpieprzysz to w drobny mak. Rozwalisz każdą warownię. Diabeł przestanie być dla ciebie straszny. Spojrzysz w oczy szatanowi i powiesz, no i co? Oglądaliście się ten, jak on się nazywa, ten złotym? Thor Ragnarok, czy tam jak. No widzieliście, jak z diabłem się gadał, wisząc na łańcuchach. To jest mistrzostwo świata. To człowieku, zamiast siedzieć i głupoty przez ciebie jak jestem, to trzeba iść na Thora Ragnaroka. Jak on wisi, no olewa diabła, mówi, rozumiesz? No to go tak olewa, no taki stosunek. No, jak, on mnie rozwala w ogóle tam, no. Rozwala mnie Chrystus i jego stosunek do diabła. No. Tamten siedzi się, bo rozwalę wszystko, ten, przepraszam, bo jakoś mnie odwraca, mówi. No już możesz mówić znowu, co tam mówiłeś do mnie, bo nie do końca mówię, to rozumiem. Zaraz mówi się z to kurwę, mówi, zerwę ci to z głowy, rozwalasz mnie się, no poczekaj. Jesteś jak ten Thor. A diabeł robi tylko wiele zamętów. Rozumiesz. Czujesz się odrzucony, czujesz się jakiś poniżony, gdzieś tam masz rany jakieś w życiu. Diabeł na tym bazuje, ale Jezus, kiedy ty każdą z tych rzeczy weźmiesz i zaprosisz Jego do tych rzeczy, to On to wszystko rozwali. Nie masz jeszcze uśmiechu. Śmieję ze mnie, że tak rękę robię. Umiesz, bo to jest taka moja służba. Dystans możesz też mieć tam do siebie. Wiecie, jak ja byłem zakompleksiony, jak ja mam cię taki dystans do siebie w ogóle. Mam tak zdrowe emocje. Rozumiecie? Po prostu. W ogóle się lubię. Ja w ogóle sam się lubię. W ogóle normalnie sam się lubię. Ja w ogóle sam się cieszę. Ja do siebie mówię Arturek, słowo honoru. Ja w ogóle taki stosunek do siebie miły, ciepły, sympatyczny, w ogóle wiesz, to Bóg zrobił we mnie. Się sam chwalę, głaszcz. To Bóg. I On też jest w tobie, taki właśnie. Pomódlmy się, wstanie. Ojcze, modlę się o ludzi i dziękuję Tobie, że Twoje słowo, które jest jak miecz, który oddziela prawdę od fałszu, jak młot, który burzy zafałszowania. Twoje słowo jest jak śnieg i deszcz, który spada i nawadnia wszystko. Że Twoje słowo jest jak ziarno, które wpada i wydaje stu kroków plonu. Duchu Święty, dziękuję Ci za ludzi. Dziękuję Ci, że tak właśnie jest teraz. Duchu Święty, uwielbiam Cię. Niech te słowa przenikają ludzi. Niech ludzie wpatrują się w Ciebie.
Ciebie, który mieszkasz w nich, w Świętego Ducha. Niech widzą Ciebie, niech widzą Twoją siłę i moc, niech rozumieją, że są z Tobą zjednoczeni, że to, co Twoje, to ich. Że nie muszą na nic czekać latami, że nie muszą żebrać. Modlę się o to, Ojcze. Niech widzą, że są dziedzicami Królestwa teraz. Że nie muszą niczym Ci zaimponować, że też niczym nie mogą Cię zranić. Ojcze, dziękuję Ci za miłość ludzi do Ciebie. Dziękuję Ci za te pokłady miłości. Uwielbiam Cię, Święty. Dziękuję Ci, że Ty przypominasz nam wszystko, co powiedział Jezus. Dziękuję, że jesteś tym, który prowadzi nas tylko w prawdę. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Twoja obecność przenika teraz ludzi. Ojcze, niech teraz, przez najbliższe dni, słowa układają się w ludzkich umysłach. Niech to się śni ludziom w nocy, niech przychodzą też wizje w ciągu dnia. Niech Twoi aniołowie umacniają na rozumienie tych rzeczy, które zostały dziś powiedziane. Niech zabezpieczają. Uwielbiam Cię, Święty. Wywyższam Cię. W imieniu Jezusa. Amen.